Serdecznie witam w kolejnym odcinku mniej albo mało, albo nieznanych faktów z historii Kościoła. Innocenty III był najbardziej wpływowym papieżem średniowiecza. Pół wieku po jego śmierci papieże nadal usiłowali przejąć władzę i wpływy dynastii Hohenstaufów, z której wywodzili się cesarze niemieccy. Dzięki zawieranym małżeństwom Hohenstaufowie zdołali połączyć cesarstwo niemieckie z normańskim królestwem w południowej Italii. Papieże zdawali sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie stwarzało dla nich połączenie Italii pod panowaniem jednego władcy, co mogłoby pozbawić ich władzy w państwie kościelnym. Dlatego tak usilnie starali się przełamać pozycję Hohenstaufów i zagrożenie, jakie stanowili dla środkowej Italii. W 1250 roku, wraz ze śmiercią cesarza Fryderyka II, ich starania zostały uwieńczone sukcesem. W ciągu następnych 4 lat dynastia Hohenstaufów w Niemczech całkowicie wygasła, a kilkanaście lat później siły francuskie sprowadzone za papieskim przyzwoleniem zajęły ziemię Hohenstaufu w południowej Italii. Przez blisko stulecie papiestwo wydawało się rządzić niepodzielnie. Za ostatniego papieża średniowiecza można uznać Bonifacego VIII, 1294-1303. Próbował on pójść śladami Innocentego III, wykorzystując okres papieskiej dominacji. Niestety sytuacja w Europie była całkiem odmienna niż ta za czasów Innocentego III. Fakt, że Bonifacy VIII pomijał to, prowadził od jednej tragicznej konfrontacji do drugiej. Innocenty III wykorzystywał wewnętrzną sytuację polityczną kraju, aby skłonić władcę do ugięcia się przed jego życzeniami. Bonifacy VIII próbował działać w ten sam sposób, lecz właściwie w każdej sytuacji brakowało mu przekonywujących argumentów. Gdy królowie Edward I Plantagenet w Anglii i Filip IV Piękny we Francji zaczęli nakładać podatki na duchowieństwo, Bonifacy VIII zaprotestował przeciwko temu i w swym synnym dekrecie Clericis Laicos stwierdził, że ekskomunikuje każdego monarchę, który odważy się nałożyć podatki na duchowieństwo bez zgody papieża. Odpowiedzią Edwarda I było pozbawienie duchowieństwa ochrony prawnej i nakazanie szeryfom, aby przejmowali majątki kościoła. Natomiast Filip IV zabronił wywozu złota z Francji do Rzymu. Bonifacy VIII złagodniał w obliczu oporu i szybko wycofał swe deklaracje, pozostawiając kwestię nakładania podatków w gestii królów. W 1301 roku Filip IV aresztował legata papieskiego pod zarzutem nawoływania do powstania przeciw królowi. Legat został uznany winnym zdrady, lecz Bonifacy VIII zaprotestował, twierdząc, że duchowi nie podlegają jurysdykcji sądów świeckich. Zasada ta była dotychczas prawie zawsze przestrzegana, lecz narastające we Francji nastroje nacjonalistyczne skłoniły Filipa IV do odrzucenia żądań papieża. Bonifacy VIII ponawiał napomnienia i w 1302 roku wydał dekret papieski Unam Sanctam, w którym powtarzał wszystkie roszczenia poprzednich papieży, w tym Grzegorza VII i Innocentego III, zmierzające do objęcia władzy nad światem. W 1303 roku, zniecierpliwiony ciągłymi groźbami Bonifacego VIII, Filip IV wysłał do Italii oddział żołnierzy, którzy pojmali papieża. Bonifacy VIII został odbity kilka dni później, lecz całe wydarzenie niekorzystnie wpłynęło na stan jego zdrowia i w ciągu niespełna miesiąca zmarł. Było oczywiste, że dni dominacji papieskiej na wzór Innocentego III dobiegły końca. Następnym papieżem był Benedykt XI, 1303-1304, który został otruty po zaledwie 9 miesiącach sprawowania urzędu. W tych politycznie niepewnych czasach kolegium kardynarskie stanęło przed pytaniem, czy na kolejnego papieża wybrać kogoś, kto w stosunkach z monarchami będzie
kontynuował twardą linię polityki Bonifacego VIII, czy raczej kogoś działającego z większym umiarem. Po nieomal roku wybrano Klemensa V, 1305-1314, Francuza i osobistego przyjaciela króla Filipa IV. Pragnąc zachować dobre stosunki z francuskim królem, Klemens V zgodził się, aby jego koronacja na papierze odbyła się we Francji. Ponieważ klimat polityczny w Rzymie nie był najlepszy, a też chcąc podtrzymać kontakty z Filipem IV, Klemens V odwlekał przeprowadzenie się do Rzymu. Ostatecznie jednak jego dwór osiadł na ziemiach papiestwa w Awinionie. Awinion nie znajdował się właściwie na terytorium Francji, ale leżał nad rzeką Rodan, tuż obok terytorium francuskiego, blisko strefy wpływów Filipa IV. Papieże przebywali tam przez blisko 70 lat. Wyjazd dworu papieskiego z Rzymu nie był sam w sobie niczym nowym. W ciągu poprzednich 204 lat papieże spędzili w Rzymie zaledwie 84 lata, a 122 poza nim. Niezwykłe w okresie awiniońskim było to, że papieże pozostawali tak daleko i tak długo poza Rzymem. Wcześniej przebywali w różnych miastach Italii przez kilka miesięcy, co najwyżej kilka lat. Przeniesienie dworu papieskiego do Awinionu nie zostało dobrze przyjęte w Italii, również dlatego, iż oznaczało spadek liczby odwiedzających Rzym, jak i jego mieszkańców. Klemens V miał jednak zamiar powrócić do Rzymu, gdy tylko uda mu się załagodzić stosunki z Filipem IV. Nie zamierzał osiąść w Awinionie na stałe i z pewnością nie miał pojęcia, że papieże pozostaną tam przez 70 lat. Nie można twierdzić, że Klemens V był marionetką w rękach Filipa IV, lecz oczywiste jest, że król francuski miał na papieża poważny wpływ. Właściwie cały awinioński okres w historii papiestwa charakteryzował się dominacją Francji. Wszyscy spośród 7 papieży awiniońskich byli Francuzami. Był to najdłuższy w historii okres, gdy urząd papieski pozostawał w rękach nie Włochów. Oprócz tego, w czasie pontyfikatu Klemensa V i jego następcy, Jana XXII, istotną cechą dworu papieskiego stała się korupcja. Było to czymś normalnym, że osoby, które chciały spotkać się z papieżem, składały hojne datki drużbom, odźwiernym, sekretarzom i urzędnikom, którzy kontrolowali dostęp do papieża. Łapówki te prowadziły z kolei do innych form korupcji. Co więcej, zarówno Klemens V, jak i Jan XXII czerpali z zajmowania swego stanowiska wielkie korzyści finansowe. Tak wiele osób z otoczenia papieża było członkami jego rodziny, że do dzisiaj słowo nepotyzm odnosi się do patronatu nad własną rodziną. Ani Klemens V, ani Jan XXII nie byli złymi ludźmi. Przywykli jednak do światowych wygód, a styl życia, jaki zapanował na dworze papieskim za ich pontyfikatu, wzbudzał oburzenie ówczesnej Europy. Dwór papieski opływał bogactwa i luksusy, z którymi też się obnosił. W czasach, gdy futra były bardzo drogie i zastrzeżone jedynie dla najważniejszych dostojników kościelnych, Klemens V zużył 1220 skór gronostajów, 68 na kaptur, 430 na pelerynę, 310 na płaszcz, 30 na kapelusz i tak dalej. Jan XXII oprzył futrem nawet swoją poduszkę. Gdy członkowie rodziny Jana XXII wyprawiali wesela, odbywało się to na koszt papiestwa. Gdy w 1324 roku wychodziła za mąż córka jego bratanka, w czasie przyjęcia weselnego spożyto 4012 pochenków chleba, 8 wołów, 55 owiec, 8 świń, 4 dziki, 200 kapłonów, 690 kurczaków, 580 przepiórek, 270 królików, 40 siewek, 37 kaczek, 50 gołębi, 4 żurawie, 2 bażanty, 2 pawie, 292 mniejsze ptaki, duże ilości ryb, 302 funty sera, 3000 jajek,
2000 jabłek, gruszek i innych owoców, a wypito 11 beczek wina. Aby móc sfinansować wszystkie swe wydatki, Jan XXII doszedł do mistrzostwa w gromadzeniu pieniędzy dla papiestwa. Oprócz łapówek i różnych form korupcji, uruchomił w strukturach kościoła wiele źródeł czerpania pieniędzy. Domagał się dziesięciny ze wszystkich dochodów duchowieństwa, otrzymywał cały dochód z pierwszego roku sprawowania urzędu przez nowego dostojnika kościoła, przejmował domy i majątek zmarłych biskupów, zbierał ofiary pośród wiernych, pobierał czynsz za dzierżawę posiadłości i ziem należących do kościoła, zatrzymywał dochód z nieobsadzonych urzędów kościelnych, zanim możliwe było wybranie i wprowadzenie na urząd nowej osoby. Oprócz tego pobierał świętopetrze, grosz od każdego domu. W Anglii, Danii, Szwecji, Norwegii, Czechach, Polsce, Dalmacji, Chorwacji, Aragonii, Portugalii i na ziemiach państwa krzyżackiego. Przy takich sumach płynących do Awinionu trudno jest się dziwić panującej tam korupcji. Nie zaskakuje również fakt, że wiele osób patrzyło z niechęcią na wystawny styl życia, jaki prowadzono na dworze papieskim. Chyba nie wymaga to żadnego komentarza. Amen.